władza dla Beliara, a jego królestwo nastanie i zawrócą ci. Pogódź się z porażką. Brak mi słów, mistrzu Bakareszu. To całkiem ładny tytuł. Naprawdę jesteś wspaniałym gladiatorem. Sława i chwała dla nowego mistrza! Zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem... Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Jest złoto w obliczu nieuchronnego. I Beliar poznał swojego wroga. I srogi był gniew jego. Witaj w Bakareszu, mieście Beliara, pielgrzymie. Nazywam się Amul. Jestem jednym z czarnych magów. Masz tu ładną świątynię. Tak. Pewnie chcesz ją zobaczyć w środku. Prawda? Ale nie wejdziesz do świątyni bez mojego pozwolenia. A czego oczekujesz w zamian? A jak sądzisz? Zrób coś pożytecznego. Szczegóły musisz ustalić sam. Mogę się u ciebie uczyć? Opanowanie zaklęć Beliara wymaga ogromnej wiedzy. I? I nie zamierzam cię uczyć, dopóki nie oddasz jakiejś wielkiej przysługi miastu Bakare. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Witaj w Bakareszu. Jestem Jafar. Sprzedaję broń. Rzuć okiem na moje ostrza. Mam tylko najlepsze towary z Bensali. Nie mogę ci tego dać. Nie jesteś godny. Nie mogę ci tego dać! Nie jesteś godny! Nie mogę ci tego dać! Nie jesteś godny! Jestem Aldo. U mnie zawsze dostaniesz to, czego potrzebujesz. A gdyby Beliar nie dotknął moich niewolników wyjątkową głupotą, zaoferowałbym ci również cenne artefakty. Potrzebujesz pomocy? O co ci chodzi? O moich skretyniałych niewolników? Możesz im dać nauczkę, ale jaki to ma sens? Już się tym zająłem. Chodziło mi o te artefakty, których szukasz. Ach, tak, oczywiście. Najbardziej zależy mi na trzech artefaktach. Czytałem o nich w starych tekstach. To trzy niewielkie szkatuły. Należały do kapłana pradawnych. Był bardzo szanowaną postacią. Ja również stanę się szanowaną postacią, kiedy zdobędę te szkatuły. Rozejrzę się za nimi. Jeśli je dla mnie znajdziesz, wzmocnisz swoją pozycję w Bakareszu. Tak, w porządku. Chyba roz...
To był ostatni. Ugh.
Parszywe bestie! Beliar na ciebie czeka! Pokazałeś mu! Niech sępy się tobą pożywią! Bo inaczej zapłacisz krwią! Beliar nie zna litości! Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć! Nazywam się Silvio, a to jest Bakaresz. Trzymaj broń w pochwie tak długo, jak długo przebywasz w tym mieście. Łapy przy sobie, a będzie się między nami dobrze układać. Rozumiem. I tego się trzymaj. Masz dla mnie jakąś pracę? Chcesz się na coś przydać? Akrabor strzeże północnego wejścia do miasta. Od dłuższego czasu się nie zgłaszał. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Przy okazji zajrzyj też do Benito. On obsadza pozycję południową. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Gad, co muszę zrobić? Zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem, muszą płacić daninę. Bo czymże jest złoto w obliczu nieuchronnego gniewu? Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią.